20 stycznia wspominamy świętego Sebastiana, męczennika. Informacje o Sebastianie dostarcza nam opis męczeństwa nieznanego autora z roku 354 oraz komentarz świętego Ambrożego do psalmu 118. Według tych dokumentów ojciec Sebastiana miał pochodzić ze znakomitej rodziny urzędniczej w Narbonne w Galii, matka zaś miała pochodzić z Mediolanu. Staranne wychowanie i stanowisko ojca miało synowi utorować drogę na dwór cesarski. Miał być przywódcą gwardii cesarza Marka Aurelego Probusa. Według świętego Ambrożego Sebastian był dowódcą przybocznej straży samego Dioklecjana. Za to, że mu wypomniał okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan, miał zostać przeszyty strzałami. Dioklecjan kazał żołnierzom przywiązać go na środku pola do drzewa i zabić strzałami z łuków. Tyle strzał wtedy utkwiło w nim, że podobny był do jeża, a żołnierze, przypuszczając, że już nie żyje, odeszli. Zapisał błogosławiony Jakub de Voragine w swojej średniowiecznej złotej legendzie. Na pół umarłego odnalazła go pewna niewiasta, Irena, i swoją opieką przywróciła mu zdrowie. Sebastian, gdy tylko powrócił do sił, miał ponownie udać się do cesarza i zwrócić mu uwagę na krzywdę, jaką wyrządzał niewinnym wyznawcom Chrystusa. Wtedy Dioklecjan kazał go zatłuc pałkami, a jego ciało wrzucić do Cloaca Maxima. Wydobyła je stamtąd i pochowała ze czcią w rzymskich katakumbach niewiasta Lucyna. Był to prawdopodobnie rok 287 lub 288. Święty Sebastian cieszył się tak wielką czcią w całym kościele, że należał do najbardziej znanych świętych. Rzym uczynił go jednym ze swoich głównych patronów. Papież Eugeniusz II podarował znaczną część relikwii świętego Sebastiana świętemu Medardowi z Soissons, biskupowi z terenów obecnej Francji. Relikwię głowy świętego papież Leon IV podarował dla bazyliki w Rzymie pod wezwaniem czterech koronatów, która znajduje się w pobliżu Koloseum. Świętego Sebastiana zaliczano do grona 14 wspomożycieli. Nad grobem męczennika wybudowano kościół pod jego wezwaniem. To obecna bazylika świętego Sebastiana za murami, San Sebastiano Fuori le Mura, gdzie spoczywają jego relikwie. W miejscu męczeństwa powstał drugi kościół, bazylika świętego Sebastiana na Palatynie, San Sebastiano al Palatino. W bazylice świętego Piotra w Watykanie znajduje się kaplica świętego Sebastiana, która obecnie jest miejscem spoczynku świętego Jana Pawła II. Sebastian jest patronem Niemiec, inwalidów wojennych, chorych na choroby zakaźne, kamieniarzy, łuczników, myśliwych, ogrodników, rusznikarzy, strażników, strzelców, rannych i żołnierzy. Poświęcono mu liczne i wspaniałe dzieła. Jego męczeństwo natchnęło wielu artystów, malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i muzyków tej miary, co Messina, Rubens, Veronese, Ribera, Guido Reni, Giorgetti, Debussy. W ikonografii przedstawiany jest w białej tunice lub jako piękny, obnażony młodzieniec przywiązany do słupa albo drzewa, przeszyty strzałami. Czasami u jego nóg leży zbroja. Na starochrześcijańskiej mozaice w kościele świętego Piotra w Okowach w Rzymie ukazany jest jako człowiek stary z białą brodą w uroczystym dworskim stroju. Atrybuty świętego: krucyfiks, palma męczeństwa, włócznia, miecz, tarcza, dwie strzały w dłoniach, przybity wyrok śmierci nad głową. Módlmy się. Boże, udziel nam ducha męstwa, abyśmy za przykładem świętego Sebastiana, męczennika, słuchali więcej Ciebie niż ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.